Zero euro suwenir z uwiecznionym na awersie historycznym młynem papierniczym pojawił się w obiegu kolekcjonerskim 8 maja. Wszystko za sprawą Muzeum Papiernictwa, które wzięło udział w inicjatywie o nazwie Euro Suwenir. Ten banknot to właściwie nawet nie banknot, tylko taki bilet pamiątkowy, który ma też fikuśny nominał zero. Zatem kupić nie będzie można za niego niestety nic, aczkolwiek ma on już w tej chwili sporą wartość pamiątkową, kolekcjonerską. Banknot zero euro suwenir został wydrukowany w nakładzie zamkniętym w ilości 5000 sztuk, z czego 1000 jest to wyjątkowa edycja anniversary, która nawiązuje do obchodzonej w 2020 roku 5. rocznicy powstania całej inicjatywy. Banknoty są drukowane w drukarni, w wytwórni papierów wartościowych we Francji, tam gdzie są produkowane euro. One mają również większość takich zabezpieczeń jak te normalne banknoty 500 eurowe. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, no tu trzeba powiedzieć, że banknot 0 euro suwenir jakością rzeczywiście dorównuje banknotom obiegowym. Przede wszystkim jest wyprodukowany w 100% z bawełny. Posiada własne zabezpieczenia, między innymi w świetle ultrafioletowym. Są to też mikrodruki, hologram czy pasek zabezpieczający. Zapoczątkowany w 2015 roku projekt Euro Suwenir zjednał sobie wielu sympatyków wśród turystów oraz kolekcjonerów. Przed ponad 5 laty we Francji taka inicjatywa się narodziła, by wydawać takie banknoty o nominale zero, ale takie nominały, takie banknoty, które by promowały najciekawsze zabytki, najciekawsze obiekty kulturowe, tak by w ten sposób promować, rozwijać turystykę. Pomysł przyjął się właściwie w całej Europie, w większości krajów europejskich, nawet w wielu krajach poza Europą, co się doskonale rozwija. Jest mnóstwo osób zainteresowanych banknotami o nominale 0 euro, po to, żeby mogły się one znaleźć w kolekcji. Ale jest, z tego co wiem, też dużo ludzi, którzy zwiedzają świat właśnie przy pomocy banknotów. Jest to przepiękna pamiątka. Niestety za ten banknot nie kupimy nic w sklepie, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, nominał tego banknotu wynosi zero. Natomiast wartość kolekcjonerska samego banknotu może z czasem wzrastać, więc myślę, że może być to nie lada inwestycją dla pasjonatów. Autorką motywu graficznego znajdującego się na tej wyjątkowej pamiątce jest artystka, projektantka Rusanka Aleksandrowa-Nowakowska. Warto dodać, że nowy banknot nie jest pierwszy numizmatem z widokiem Dusznickiego Młyna Papierniczego. Pierwszy pomysł, żeby powstał banknot z widokiem Młyna Papierniczego, powstał ponad 100 lat temu. W roku 1920 burmistrz Dusznik, pan Gebel, postanowił wyprodukować, wyemitować takie banknoty z ciekawszymi zabytkami z Dusznik. Wtedy powstał projekt z młynem, ale on niestety nie został wówczas zrealizowany. Z kolei rok później, czyli równo 100 lat temu, dokładnie 1 czerwca 1921 wydano całą serię banknotów z atrakcjami Dusznik. Między innymi tam mamy rynek dusznicki, mamy kościół, mamy uzdrowisko, ale również mamy skocznię, której już niestety nie ma. Banknoty kolekcjonerskie cieszyły się tak ogromną popularnością, że w dniu emisji 8 maja zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym Muzeum Papiernictwa zostały całkowicie wyprzedane.